Tabor radomski Kajocy rozpoczął się 1 sierpnia. W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wirze mogliśmy spotkać mistrzów skrzypiec, harmonii, barabanów, ale też śpiewu i tańca. Wieczory natomiast poświęcone były zabawom tanecznym dla wszystkich chętnych. Od samego rana codziennie były różne spotkania z mistrzami tradycji, z harmonistami, z barabanistami, ze skrzypkami, z tancerzami, ze śpiewaczkami. I ludzie, którzy przyjechali z Polski, z bliska, z daleka, mieli okazję właśnie, żeby spotkać tych mistrzów tradycji w swoich tam dziedzinach, poznać ich, posłuchać różnych opowieści i wspólnie pomuzykować, potańczyć, pośpiewać. Spotkania śpiewacze poprowadziła Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich, która zajmuje się tym już od 46 lat. Teraz swoją wiedzę przekazuje ludziom młodym. Coraz więcej się zgłasza tych dzieci, także mam, no i powiem panu, bo mam ucho do śpiewu i tak wyłapuję, no to dziewczyny niektóre, a pięknie śpiewa jeden chłopak i zaczyna grać na akordeonie, też bardzo ładnie gra. Tadeusz Cieślak mówi, że są młodzi ludzie, którzy chcą uczyć się i przekazywać tradycję ludową. Uczą się te młodzi, ale żeby tak ich wspierać, żeby ich wspierały, ale tak nie chcą bardzo wspierać. Ale one i tak się uczą, chętnie, tylko przeważnie na harmonii. A skrzypki to, nie wiem, trudniejsze szumi, na skrzypkach to bardzo mało gra. Kulminacyjnym momentem taboru radomskiego było wesele w stylu ludowym, które odbyło się w sobotni wieczór. Para młoda przyjechała furmanką, którą ciągnął ozdobiony traktor. Na wozie siedzieli także muzycy ludowi. Twórcy ludowi opowiadali także o dawnych zwyczajach weselnych oraz wcześniejszych zalotach. Dawniej to jak ojciec z matką kazały tam gdzieś iść do tej dziewczyny, to jest musiała ta dziewczyna posłuchać tej matki i ten ojciec musiał być znowu posłuchany, żeby te razem to skompletować, żeby to się ożenili, bo teraz tak nie ma. Jak to na weselu nie mogło zabraknąć różnego rodzaju potraw. Zadbało o to koło gospodyń wiejskich kolonianki z Rdzuchowa Kolonii. Na dzisiejszą potańcówkę nasze koło przygotowało same regionalne specjały. Pierwsza nasza popisowa potrawa, porka. Mamy pyszne pierogi z mięsem, ruskie, leczo, wege, z kiełbaską, naleśniki, chleb ze smalcem. Takie mamy dla wege smarowidło z cukinii. Tradycyjne wesele trwało oczywiście do samego rana. Wydarzenie w niedzielę zakończyły warsztaty śpiewacze.